Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i witam Was informacja na temat przebudowy Austrii i dodatku Texas. Jednak zanim do tego przejdę, jeszcze takie zaproszenie na nasz serwer Discord, gdzie ostatnio pojawiła się dosyć duża zmiana, jeśli chodzi o funkcję związaną z informacjami, z powiadomieniami o różnych nowościach z różnych projektów, m.in. ODST Software na temat moich filmów, czy też innych modyfikacji, map, czy ostatnio nawet doszły nowe gry. Także jeśli kogoś nadal nie ma na naszym serwerze, zapraszam, tutaj gdzieś pojawia się kod, ewentualnie w opisie znajdziecie też link. Natomiast jeśli ktoś już jest, to warto zapoznać się z tymi zmianami, ponieważ może się okazać, że na przykład nie dostaniecie jakiegoś pingu, bo mogło tutaj dojść pewna zmiana, także zobaczcie, czy wszystko macie ok. Ewentualnie może chcecie też nową rangę na temat innej gry, innego projektu. Pamiętajcie, że wszystko jest w ramach jeszcze testów, plus będzie to się oczywiście z czasem rozwijać, a jeśli na przykład aktywnie śledzicie dany projekt, daną grę i nawet chcielibyście informować o tym, jest pewna szansa, że możecie zostać nawet informatorami, natomiast oczywiście więcej informacji znajdziecie na naszym serwerze. Jednak teraz czas na temat przebudowy Austrii i teraz z zachodu przechodzimy na wschód, z terenów Alp przechodzimy aż do Wiednia, czyli do stolicy tego państwa i teraz, no i w sumie przez ten cały czas mogliście zobaczyć, jak co niektóre tereny tego miasta wyglądają i trzeba przyznać, że wygląda to no spektakularnie po prostu. Ja kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten film i te zdjęcia, po prostu za nie mówiłem. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Poziom wykonania tego miasta i w ogóle do tej pory wszystkich terenów Austrii jest naprawdę spektakularny, jest naprawdę niesamowity. I aż ciężko mi uwierzyć, że coś takiego naprawdę nas czeka w tej przebudowie Austrii. Naprawdę kawał świetnej roboty jest software tu robi. I co też najważniejsze, robi naprawdę ogromnego smaka, jeśli chodzi o te tereny. Przez to z miłą chęcią już teraz bym pojeździł sobie po tych terenach nawet dwa razy wokół, wszędzie. Jednak na tą przebudowę pewnie jeszcze trzeba trochę poczekać, bo nie wiadomo jeszcze do końca, kiedy ona się oficjalnie pojawi i też nie wiadomo jeszcze, jak to do końca wszystko będzie wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o sam Wiedeń, oczywiście można tutaj było zobaczyć w tym filmie jeszcze sporo zabytków, sporo ciekawych miejsc, bardzo ciekawe, odwzorowane różnego rodzaju obiekty. Do tego oczywiście dojdą też nowe firmy, m.in. w pobliżu autostrady A2 znajdziemy tutaj rafinerię ropy naftowej, magazyny, supermarket i oczywiście wiele innych rzeczy tu się pojawi, no i nadal czekamy na więcej informacji, no i na samą przebudowę tego państwa. A teraz czas na Texas i temat związany z miejscami, gdzie możemy zatrzymać swoją ciężarówkę, albo żeby nasza postać odpoczęła, albo żeby zatankować, czyli mowa tu oczywiście o stacjach benzynowych, parkingach, które oczywiście, no jak wiadomo, pojawią się na tych terenach, będą oczywiście bardzo dobrze zrobione, jak oczywiście na ATS-a przystało z tymi miejscami, a co najbardziej mi rzuciło się w oczy, to przede wszystkim ruch, jaki odbywa się na tych miejscach, bo wygląda na to, że on jest zdecydowanie większy, plus bardziej taki rzeczywisty, zdecydowanie lepiej się zachowuje i zdecydowanie lepiej to wygląda pod tym całym względem, także widać, że ST Software robi tutaj naprawdę kawał dobrej roboty, plus oczywiście tam, gdzie mogli, porobili bardzo ciekawe szczegóły, m.in. na parkingu można było dostrzec tutaj bardzo taką fajną scenę. Natomiast jeśli chodzi o sam temat, nie jest on jakoś specjalnie duży. No wiadomo, że są to tylko albo momentami aż stacje benzynowe, w zależności od tego, czy nam paliwa zabraknie, czy też nie. Natomiast jeśli chodzi o ten temat, to tyle, ale jest jeszcze coś na temat dodatku Texas, chociaż nie jest to powiązane z jakimiś rzeczami, które znajdziemy normalnie w grze w tym dodatku, ale coś, co może przydać się wielu osobom, a jest to konkretnie mikrostrona na temat dodatku Texas, powiązana z główną stroną American Truck Simulator. Link do niej znajdziecie w opisie tego filmu, jak i również znajdziecie to w tym poście na temat dodatku Texas. A o co chodzi z tą stroną? Otóż znajdziemy tutaj wiele ciekawych informacji, wiele, a nawet dużo bym powiedział, zdjęć i też oczywiście różnego rodzaju materiałów z tego całego dodatku. Jest tutaj wiele rzeczy, które do tej pory pojawiły się na blogu, w social mediach ST Software, no i nawet mogą pojawić się tutaj inne dodatkowe materiały. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, jak wspomniałem, link znajdziecie w opisie, można co nieco tutaj zobaczyć. Najciekawsza jest zakładka numer 6, gdzie no w chwili obecnej nawet możecie zobaczyć, mamy tutaj listę nadchodzących tematów, jakie pojawią się oczywiście w nadchodzących postach na blogu ST Software, związane oczywiście z dodatkiem Texas. Jak widać, do tej pory pojawiło się naprawdę niewiele tych postów, a czeka nas tutaj naprawdę ogrom. No jak można zobaczyć, do tej pory pojawiło się tak naprawdę niewiele, bo czeka nas tutaj wiele więcej tych tematów,
co w pewnym stopniu na pewno będzie ciekawe, bo nie zabraknie nam tutaj ciekawych postów i informacji na temat tego stanu. Z drugiej strony może to też oznaczać, że te prace jednak pewnie jeszcze sobie trochę potrwają i pewnie jeszcze trochę poczekamy sobie na ten Texas, skoro jest jeszcze aż tyle tematów do obgadania, ale jest tutaj jeszcze zaznaczenie, że ta lista może się zmieniać, mogą pojawić się jeszcze kolejne jakieś tytuły, może coś na przykład wypaść, to wszystko może się jeszcze tutaj wszystko zmieniać, ale fakt, że postanowili opublikować taką listę, jest dosyć ciekawy. No i można zobaczyć, jakie tematy i co będzie jeszcze omawiane w najbliższym czasie. Oprócz tego na samym końcu jest jeszcze zakładka dla mediów i prasy, gdzie jest podany mail do SC Software, link do preskitu, wiele screenów, wideo i nawet znajdziemy tutaj tapety. Także zainteresowanych odsyłam do opisu, tam znajdziecie link do tej strony. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!